Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale zagrajmy w Mass Effect. Myślałam, że Saren zastawi jakąś pułapkę. Chyba za bardzo się śpieszył. Nie, myślę, albo po prostu jeszcze na to coś nie wpadliśmy. Kurde, tak mam ustawiony mikrofon ciulowo, że nie wiem jak mam nagrywać. O kurde, idę. Teraz się zacznie chyba. Wiecie, walka, najpierw podobnie. Nie wiem, czy tędy jechać, czy to może. Kurde, się boję, powiem trochę te wody, to wodę jechać. Kurde. Wow. Jeszcze nie ma, bo... Czekaj, czy to tu jest? Jakieś ciekawe miejsce, powiem wam. Co to jest to na ścianie? Jakieś pojemniki? Wyglądają jak kapsuły hibernacyjne. Widać, że proteanie próbowali utrzymać się przy życiu. Coś jednak poszło nie tak. Zobaczymy. Już tam piję czaj. O, świetnie. Ała. Dawaj. Świetnie. Ło, się zapalił. Ło. Kurczę, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Jak nie, to sobie odgłośnię w programie. Dobrze, musiałem chwilowo, wiecie, przerwać, ale już... Wow, wow. No, idzie, nie mogę ustawić tego mikrofonu za cholerę, no. No i zobaczymy, jak to będzie. I wyżej, wiecie, ustawię... Wow! Co się dzieje? To pułapka! Saren musiał ją zastawić. Nie sądzę, żeby za tym stał Saren. Cholera, już się zaczyna. Ja ci kręcę. No, idź. Tędy, tak? Musi być najprawdopodobniej. Tak jest. O, i się znowu za... Czy nie? Wow. Lipa, jak myślicie, co tam znajdziemy? Pewnie coś ciekawego, skoro skupiło się właśnie na nas. Nie wierzę, że ktoś jest po naszej stronie. Już nie. No tak zrobimy. Może. Ale tu guzik da. Ten pop filtr. Pewnie trochę będzie słychać mikrofon, ale... Ale no, widzicie, nie mogę ustawić tego. Kurde, nie chcę mikrofonu, monitora przestawić. Musiał trochę go przesunąć, bo jeszcze o tak może. A bo jeszcze jedną rzecz sobie mogę tak zrobić, tylko będzie trochę słychać mikrofon. Wybaczcie moi drodzy. O, a. Dobra, zobaczymy. A jak nie, to najwyżej zdejmę ten pop filtr i Vigil. Co to jest? Nie jesteście proteanami. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. Dlatego właśnie wysłaliśmy ostrzeżenie przez nadajniki. Wygląda na jakiś program WI. Mocno uszkodzony. Nie wyczuwam w was skazy indoktrynacji. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Chwileczkę. Jak to się dzieje, że cię rozumiem? Nie mówisz w języku protean? Śledziłem waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Wow. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Vigil. Na razie jesteście tu bezpieczni, lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce nie będzie bezpiecznych miejsc. Po co mnie tu sprowadziłeś? Musisz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Lecz żeby to zrobić, musisz zrozumieć. Inaczej powtórzysz nasze błędy. Cytadela jest sercem waszej cywilizacji oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas i w każdej poprzedniej cywilizacji. Będę musiał pokombinować trochę. Stacja to tak naprawdę ogromny przekaźnik masy.
Łączy się z mroczną przestrzenią, pustką poza horyzontem starzy. Dobra. Kiedy przekaźnik Cytadeli zostanie włączony, przejdą przezeń żniwiarze i wszystko, co znacie, zostanie zniszczone. Jeśli włączy przekaźnik, żniwiarze zniszczą Radę i floty Cytadeli równocześnie. Przeznaczenie. Nasi przywódcy zginęli, zanim zdążyliśmy się zorientować. Żniwiarze przejęli kontrolę nad Cytadelą, a poprzez nią nad przekaźnikami masy. Łączność i transport w całym naszym imperium załamały się. Każdy system gwiezdny został odcięty od reszty. Łatwa zdobycz dla flot żniwiarzy. Przez dziesięciolecia żniwiarze systematycznie wyniszczali nasz lud. Świat po świecie, system za systemem, metodycznie nas unicestwiali. Na pewno ktoś przeżył. W Cytadeli uzyskali dostęp do wszystkich naszych kartotek, map, spisów ludności. Informacja to potęga. Wiedzieli o nas wszystko. Ich floty przemierzały każdy zamieszkany region galaktyki. Niektóre światy zniszczyli całkowicie. Inne podbili, biorąc mieszkańców do niewoli. Indoktrynowani słudzy stali się tajnymi agentami pod kontrolą żniwiarzy. Gdy Proteanie przyjmowali ich jako uchodźców, ci zdradzali ich maszynom. W ciągu kilkuset lat żniwiarze zabili lub zniewolili wszystkich Protean w galaktyce. Byli nieugięci, brutalni i niesamowicie skrupulatni. Sprowadziłeś mnie tu z jakiegoś powodu. Powiedz mi, co muszę zrobić. Kluczem jest kanał. Zanim zaatakowali żniwiarze, Proteanie byli o włos od rozwiązania tajemnicy przekaźników masy. Ilos było ściśle tajnym ośrodkiem. Tutaj pracowano nad stworzeniem mniejszej wersji przekaźnika masy, połączonego bezpośrednio z Cytadelą, z centrum sieci. Kanał nie jest bronią. To tajne wejście do Cytadeli. Jak udało się wam pozostać w ukryciu? Oficjalne wzmianki o naszym projekcie zostały zniszczone w trakcie pierwszego ataku na Cytadelę. Gdy padło Imperium Protean, Ilos ocalało. Odcięliśmy całą łączność i zamaskowaliśmy ośrodek. Personel wycofał się pod ziemię, do archiwów. Ze względu na oszczędność, wszyscy poddali się hibernacji. Ja miałem kontrolować ośrodek i obudzić personel, gdy niebezpieczeństwo minie. Jednak genocyd jest długim, powolnym procesem. Mijały lata, dziesiątki, setki lat. Żniwiarze działali dalej, a moje zapasy energii wyczerpywały się. Trzeba było walczyć. Kilkuset przeciwko flocie inwazyjnej? Jedyną nadzieją było uniknąć wykrycia. Wyłączyłem systemy podtrzymywania życia mniej ważnego personelu. Najpierw asystentów, potem ochrony. Kapsuły były wyłączane, jedna po drugiej. W końcu pozostały tylko kapsuły głównych naukowców. Ale nawet im groziła śmierć. Żniwiarze wycofali się przez przekaźnik Cytadeli w ostatniej chwili. Tam były setki kapsuł. Po prostu je wyłączyłeś? Zabiłeś ich? Teraz wracam do was. Przewidziano taki wariant. Dobra. Moje działania były wynikiem awaryjnych programów wprowadzonych podczas realizacji projektu. Mniej ważny personel pewnie nie wiedział o tej możliwości. Uratowałem kluczowy personel. Tylko takie działania dawały nam jakąkolwiek nadzieję. Po dehibernacji naukowcy uświadomili sobie, że rasa Protean jest skazana na zagładę. Pozostał ich tylko tuzin. Zbyt mało, żeby utrzymać populację. Mimo to przysięgli odnaleźć sposób na powstrzymanie powrotu żniwiarzy. Sposób na przerwanie cyklu. Wiedzieli, że kluczem są opiekunowie. Czy opiekunowie są pod wpływem żniwiarzy? Cytadela kontroluje. Trochę mnie denerwuje ten filtr. Przed każdą inwazją pojawia się sygnał,
który zmusza ich do włączenia przekaźnika Cytadeli. Co nie? Po latach badań naukowcy odkryli sposób zmiany sygnału. Wykorzystując kanał, uzyskali dostęp do Cytadeli i dokonali zmian. Gdy suweren wysłał sygnał do Cytadeli, opiekunowie zignorowali go. Żniwiarze są uwięzieni w mrocznej przestrzeni. Saren na pewno ma jakiś plan odwrócenia wszystkiego, co zmieniliście. Saren wykorzysta kanał, żeby ominąć systemy obronne Cytadeli. Gdy znajdzie się wewnątrz, przekaże suwerenowi kontrolę nad stacją. Suweren przejmie systemy Cytadeli i ręcznie otworzy przekaźnik. Cykl rozpocznie się od nowa. Właśnie. Istnieje w ogóle jakiś sposób, żeby ich powstrzymać? Kurde. W mojej konsoli jest pewien plik. Weźcie kopię przed odejściem. Kiedy dotrzecie do głównej jednostki kontrolnej Cytadeli, załadujcie go do stacji. Uszkodzi protokoły bezpieczeństwa Cytadeli i da wam tymczasową kontrolę nad stacją. To może dać wam szansę przeciwko suwerenowi. Chwileczkę. Jednostka kontrolna Cytadeli? Pierwsze słyszę. Po drugiej stronie kanału. Podążajcie za Sarenem. On doprowadzi was do celu. Czy mogę się coś jeszcze dowiedzieć? Chyba już nic takiego. Trochę się dowiedziałem. Saren ma wystarczająco dużą przewagę. Bierzemy plik i ruszamy. Saren nie dotarł do kanału. Jeszcze nie. Ciągle istnieje szansa, jeżeli się pośpieszycie. No nie wiem, czy damy radę. Dobra, jak mam stąd kurczę wyjść teraz? Tędy najprawdopodobniej. Ale. Tutaj. O, dobra, da. Znaczy, że jadymy. Proteanie byli dla nas wzorem, ale zostali oszukani przez żniwiarzy. Zawiedli. Tak jak... Musimy dotrzeć tam na czas. Zaszłam zbyt daleko, by pozwolić Sarenowi wygrać. No dobrze, tylko mnie denerwują te... Słyszycie, takie jakby... Nie wiem, burza, nie burza, kurde... Była... Burza mnie tu już... Dobra, jedziemy dalej sobie mako. Ja już miałem o tym pobiegać, by nie zapomnieć. Mam nadzieję, że już ten dzisiejszy dzień, czyli sobota, właściwie... Wow! Właściwie... Czy ja mam tędy ma pojechać? W ogóle myślimy. Dzisiejszy dzień, co nagrywam, czyli sobota, 9 styczeń. Aj. No wyjdź! Co jest? No kurde. Ja muszę tam wyskoczyć. Wow! Każe w środku. Biwko, kurde, jedź normalnie. Kurde, jakie drifty robię tym bako, ja cię kręcę, no. Wow. Mam nadzieję, że mi się już uda w ten dzisiejszy dzień, wiecie, ukończyć serię, nagrywanie tej serii i się wziąć tego samego dnia za obcego. Zobaczymy, czy mi się tu uda w ogóle. Świetnie. Nie? Wow. Ej, co to miało być? Halo? Ej. Wydurniaj się. Świetnie. Dostał. Ej, ale jak nie... mi się przypomniał w Gothiku 3 po zabiciu, co nie? Potwora.
można było jeszcze to przesuwać, to nie, oj, jeszcze kawałek jeszcze. Mam nadzieję, że już mi się dzisiaj jeszcze uda, wiecie, jeden materiał nagrać, wiecie, na zapas z tego, z jak to się nazywa, z obcego izolacji, bo już pewnie, wiecie, po tym zakończę i wracamy najprawdopodobniej do starej serii, moi drodzy. O kurde! Świetnie. Dobra. Do starej serii. Może nie do wszystkich. Na start. Po wielu latach. Na pewno nie pojawi się to się nazywa UD. Ojejejejejejej. Świetnie. Jeszcze jeden doszedł chyba. Nie. Czekajcie, jak mam tam iść? Halo. Czekajcie, jak to w ogóle ta mapa wygląda tak przede wszystkim? Akwedukt. Ej, ale my musimy chyba... Chwila. Czy my nie musimy powrócić? Przypadkiem? Kurde. Czekajcie, my powrócimy w ogóle? Chyba nie powrócimy już. Cofnijmy się jeszcze raz. Na pewno się nie pojawi. Wiecie, na pewno Morrowind na 100% się nie pojawi w tym roku. Six Series Series, to nie? Na pewno się pojawi oczywiście, kurde, ten opcji izolacja, co nie. Później mam zamiar jeszcze ukończyć The Evil Within. Po The Evil Within najprawdopodobniej skupię się, jeżeli chodzi o ten rok, o trzy części Far Cry'a. Czwórka, piątka i na Primal, jak się nie mylę, bo posiadam na Epiku, a później zobaczymy, co tam się pojawi, to nie jest po tym. Na razie tak wiecie, nie planuję, czy to się pojawi na 100% po trzy części Far Cry'a, ale na start, wiecie, mówię wam, to nie, byście wiedzieli, co będzie. Może pojawi się, ale wiecie, jeszcze tak się zastanawiam, wiecie, tak żeby było, żeby się odczuwało, co nie? Słuchajcie, gdzie jestem? No muszę chyba... Co jest? Nic nie ma. Czekajcie, uratuj. Tu nic nie ma, kurde mać. Ej, głupie to. Chore to. Tu nic nie ma. No bo którędy to każą mi? Stój! No bo którędy to mi każą iść? Nie ma żadnej drogi innej. Dobra, wracamy się jednak tam, gdzie byliśmy wcześniej. Będę muszę jechać. Ten znaczek mi pokazuje. Może to na zmyłkę. No nie wiem, na razie jedziemy sobie. Powoli. To mnie patrzę w tele... Kurde, no nie! Wyjedź stąd! No. Dobra, jest git. Ty nie mówisz. Widzicie, już zapomniałem. A, powrócimy tutaj. Zobaczymy, może tam dalej muszę się kierować, kto wie. Co jeszcze miałem tu powiedzieć, moi drodzy? Jeżeli chodzi o te trzy części, to już powiedziałem, co nie? Co jeszcze? Na razie nie będę tutaj planował, co się pojawi jeszcze po tych Far Cry'ach.
No to zobaczymy jeszcze sobie. Na pewno coś co było, wiecie. Żeby nie było... Wiecie, urozmaicenia. A może coś... wyścigów, to wie, zobaczymy. Na razie, wiecie, mówię, nie planuję, bo... Wiecie, to się planuje, to się szyszuje, czy nie? No tu chyba... Jakim byliśmy tutaj? Ej, ale tu nie ma przejścia w ogóle chyba. Czy jest? Tam! To kanał! Niesamowite! O! Nie mamy czasu na podziwianie widoków. Musimy przedostać się przez ten przekaźnik. Agety stoją nam na drodze. Już dostał... Jedziem, to teraz mi zamknął, kurde, kanał. O kurde, panie. Wygląda.
takie, czy te, wiecie, takie szpony, nie szpony, takie, te mają, bo za to kurde. No i to zabrać. A nie, on się tutaj ten, jak to się mówi, sklejać. Kurde, lecimy. Ja pierdzielę, a Saren już jest tutaj. Saren zablokował windę. Uwaga, wychodzimy na zewnątrz. Ja cię kręcę, no. Co? Ale jak może? Co? O kurde! Co jest? Ja nie lubię tych krogiańskich wodzów, zasrańców jednych, no. Kurde, i od nowa, naprawdę. Ojej. Dobra. Już lecimy dalej. Czy lecimy od nowa znowu, kurde, no. Powolutku.
wyłaź. No co za... No co za łeb, no. No wyłaź. Kurde. Wiedziałem. Dobra, padłeś. No dawaj, dopisuj grę. Kurde. Co jest? Dobra, nie, zapisz grę. Dopisujemy coraz bliżej, żeby wiecie, nie... Nie przechodzić od nowa tego. Niepotrzebnie. Czekajcie, może tu gdzieś bliżej grę zapiszę. Czekajcie, jak to zrobić? Kurde. Czekajcie, niech się ten Garus może uzdrowi. Bo ja go uzdrowię już. Mam jeszcze dwa życia tylko. Wolę, ten trochę lipa. Kurde, źle. Z tego. Co za chleb.
boję z tobą. Kurde mać.
serdeczki. Oj. Kurde, nie chciałem tego. No dobra. Ratunkuj. Nie, niepotrzebnie kurde zbieram to. Kiedy? Yeah.
Kurde, mać. Zakłócania, no świetnie. Kurde, no zapisz. Ale nie, bo co? Kurde, no zapisz. Kurde, naprawdę. Trzeba zostawić życia na inną okazję. Nie, może nie padnie ten garus, kto wie. Trzymajcie się, cześć!